Dzień dobry, z tej strony Dziadek Marek. Witam was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ETS2, ale na mapie Węgier. Długo nie grałem na tej mapce. Przejedziemy sobie, mam już ładunek pobrany. Tutaj jakoś ten cyjanek będę wiózł. Przeczytajcie sobie, bo ja tego nie mogę wymówić. Także mamy odległość 84 km, ale godzina 37. Tutaj na tej mapie się jeździ dłużej. Jest to mapa prawie 1 do 1. Chyba 1 do 1 to jest, na pewno 1 do 1. Także zapraszam do szoferki. Jeszcze radio jakieś włączymy. O, tu mam, dobra. Okidoki. Jedziemy. Weźcie sobie coś do chrupania, do picia. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach. Zapraszam do mnie do szoferki. Tu mam pizzę, została mi. Częstujcie się. Zimno, ale co tam. Lepsze to niż nic, nie? Pali maszynę. I jedziemy. Czekajcie, tak jeszcze wam pokażę, jak się prezentuje zestaw. Ale koguty, wyłącz dziadek, nie musisz mieć kogutów. Fajny defik. Tutaj na tej mapie takim defikiem jeżdżę sobie. XF. Także ruszamy. Wróciłem sobie do starej belki. Tamta była jednak za szeroka trochę według mnie. No, chłop już ledwo ruszy, już pieniądze lecą. A tutaj mam 18 poziom, nie? Dopiero. Dobra, jedziemy. Tu jest mało autostrad. Znaczy, autostrady są, ale krótkie. Bardziej jeździmy tak po miejscowościach. Jedna miejscowość, druga i do drugiej wjeżdżamy, wiecie, nie? Polecam sobie w tą mapkę zagrać, na tej mapce. I tutaj nie jeździmy sobie 9 dych, 8 dych, wiecie, nie? Trzeba uważać. Są różne cuda, cudactwa, nie? Owszem, tam są jakieś błędy. W sensie, że na tym, na asfalcie są jakieś tam wystające trawy jeszcze, nie? Ale to wiadomo, nie? Kurde, gdzie ja jadę? O, tu nie mogę jechać. I co teraz? No i coś narobił, dziadek. Kurde, blaszka. No spaliłem. Tu nawrócę? No, nie wydaje mnie się. Gdzie mnie mijasz? Nie widzisz, że mam awaryjne? Co za chłop? Żebym przejechał. Co za chłop? Nie róbcie tego, nie? W realu. Pierwsze sekundy już zlamiłem. No ale co? Bije się w pierś. Moja wina. Bra, sorry, mate. A tu jest ruch jak w Paryżu na wsi, powiem wam. Tu na wszystko trzeba mieć oko wszędzie, dookoła głowy. Lecimy na Budapeszt. Jak musiał wrócić bez ładunku? To się ogarnij, chłopie. Jak w plecy, 137 euro. Sorki. Panie, ty jesteś do zwolnienia. W takim bądź razie. Jak ty nie umiesz znaleźć ładunku. Także polecam sobie pobrać. Zobaczyć, jak się fajnie jeździ. I tak jak mówię. Tutaj jest 70... Tutaj, ogólnie tutaj na tej mapie ja miałem najdłuższy ładunek
to chyba 6 km. Najdłuższy praw, nie? No to jak mówię, nie? Niby mam 82 km, ale pisało, że godzina 33 minuty. O, tu można trochę dać. Myślę, dym. Dobra, wszystko działa. Musiałem sobie przypisać też guziki z poprzednich tych moich profili na otwieranie szyb. Bo mam Stream Decka i powiem wam, że leniwy jestem, żeby sobie przypisać te wszystkie dobrodziejstwa, ale nie wiem właśnie, czy na tym profilu mam też wszystkie te dobrodziejstwa tam, w sensie jak wjadę tu. Nic nie ma, nie mam ostrzegacza tego włączone. No, tak się fajnie jeździ, powiem wam. Tam, mówię wam, tam gdzie nie, gdzie są jakieś krzaczory wyłażą z tego, no trawa ogólnie, nie? Na jezdni wychodzi, nie? Ale tak, cud malina. A bazy do parkowania to są tak wycwanione, że masakra, nie? Niektóre. Że na lusterkę się na pewno nie da, nie? No i tutaj nie potrzeba żadnego ruchu, nic, to jest wszystko, wszystko ładnie, wszystko chodzi. Tak jak jest normalnie. Powinien być ruch. A nie, że ktoś sobie tam zwiększa, zmniejsza. Tak jak w realu. Gdzie niegdzie jest większe natężenie, gdzie niegdzie mniejsze, wiadomo, nie? Ty dziadek byś mógł zjechać na ten pas, no właśnie. A ten tam już chciał, kurde, co? ...54 do Budapesztu. Tak 7 dyszek myślę, że tam raz jest. Kurde, mam po ostatnim tym uszkodzenia jakieś tam widzę u góry. Ciężarówki. Ale za to paliwa mam teraz. Full. Bo przeważnie mi się zdarza nagrywać odcinek i ten. Znaczy przeważnie, nie przeważnie, ale na przykład jak sam gram, to biorę fracht i kurde, paliwa nie mam. No już się coś zaczyna tu dziać, nie? A ciekawe, czy mam ten automat zapyknięty. A dupa tam. Nie mam tego adaptacyjnego. Fajny jest ten dafik, podoba mi się, tylko mam wstawione do niego lustra kamery, nie? Ale ten sam DAF, on jest z tego chyba, z podstawki, ja go mam. No i tak, ja to sobie hamuj piętą. Dobra, dobra. No, ty tym autobusem jak wyjechał, nie? Kozak. Ciekawe, czy tu też będzie fizyka zmieniona, bo w normalnej wersji, znaczy takie to podstawowe gram, nie, na ETS-ie, to jak deszcz pada, to kurde mną rzuca, jak nie wiem, to lepiej mnie, jak szybciej jadę i na przykład taki zakręt wchodzę, taki ostrzejszy, nie, to taki może nie, ale taki bardziej, nie, bo ja mam tą fizykę od Franka zero tego. I kurde, może to się gryzie. Bo SCS może grzebało na pewno. W fizyce jazdy, jak właśnie deszcz pada, nie? No bo ja się staram mieć ustawioną ciężarówkę tak jak w realu, nie? Jechałem z kolegą Renault Magnumką, to wiem, jak się kabina buja, jak wszystko, tak w realu jak chodzi, nie? Jak jest zakręt, to ona się, skrzywi się, musi się skrzywić, nie? A nie, że jest prosto jak ten, nie? Jak strzała. Dobra, my tu skręcimy na ten pas. Także każde dziury, o, jak tu na przykład, czy coś, to... O, widzicie? Tu jakieś są... tam trawy, ale to tam... To się minie i koniec, nie?
Ale można zrobić focie i mu tam wysłać, nie? Screenshota, nie? Będzie miał w następnej wersji. Będzie to pod wygląd, nie? Uwaga, jeleń. Może wyskoczyć. Okidoki, 7 dych. Dobra, zobaczymy ten jak ten. O kurde. Dobra, pany. Jeszcze muszę sobie zrobić, mi zostały cztery te achievementy, te ładunki przewieźć, nie? Do Szwajcarii, nie? Kurde, i teraz dzisiaj sobie grałem w zaciszu domowym, wiozłem z Anglii właśnie do Szwajcarii, tysiąc parę kilometrów, nie? No i zaliczyło mi szósty, nie? To z nie każdego państwa jest to zlecenie, można wziąć, nie? A ja mam, wiecie, wszystko te sześć, no oprócz tej Anglii, co dzisiaj jechałem, to te pięć pozostałych miałem blisko, blisko Szwajcarii, nie? Bo tam trzeba mieć powyżej chyba 200 kilometrów, nie? No, i chodzi o to, że teraz nie ma tych ładunków tam, jak mi chciał, nie? Żeby było bliżej. A czy te wszystkie państwa obok, co są najbliżej Szwajcarii, to mają obcykane, nie? Co tam wiecie wszystkie, nie? Kurde, i teraz mnie czeka. Teraz albo będę musiał mieć z Francji, albo z Hiszpanii, albo jeszcze, nie daj Boże, z Portugalii. No na pewno, nie? No ale cóż, trzeba to obczaić, nie? Patrzcie, 57 km, a tam ile było na początku? Nie wiem, 60 ileś? A dopiero przejechaliśmy 10 km. Mi się to fajnie gra. Też czekałem, wiecie, bo jak wychodzi nowy patch do ETS-a, to mapa już kwiczy, nie? Nie chodzi, nie? Na tej wersji mapy, nie? Też mam promoda nowego, ale jeszcze nie mam rozpakowanych plików. Muszę rozpakować, też go wrzucić i chcę pograć. No i czekam na Polar Rebuilding. Jeszcze nie ma. Jest. Pisze, że pracują. Ale oni zawsze są ostatni, nie? To się nie ma co dziwić. Dobra. To są te pierwsze skręty, pamiętam w ETS, jak zacząłem jeździć. Te cholerne skręty i zawsze w ten znak tu przypandzoliłem, nie? Na początku. Są te pamiętliwe zjazdy. Na zamek? O, nie udało. O, nie. Wyhamował. To kulturalny był. Tu wam powiem, ten ruch jakoś taki jest inteligentniejszy chyba, nie wiem. Tak jakoś zrobiony jest dobrze. Że cię przepuszczą, że zatrzymają się jakby co. A w podstawce to trzeba uważać na każdym kroku. Tutaj się staram kupować też garaże, jak w jakimś państwie jestem. No i kierowców obsadzać, nie? I ten, nie? Patrzcie,
straż. A w podstawce jest taki samochód? Ja w ogóle nie wiem. A może jest, nie wiem. Nie przyglądałem się. Fajnie się nam trafiło bez dzionek. No, ale my dojedziemy wieczorem i tak. Jak nie w nocy. Świetnie się tu grami. Znaczy, o, widzicie, znów są jakieś tam krzaczory. Cwiety, nie cwiety. O, tu już jest za dużo. A to jest wszystko wina. To jest wszystko winą nas graczy, bo naciskamy tych mapmakerów, róbcie, róbcie, szybciej, 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 no. I żeby zadowolić graczy, no to wypuszczają. Kto te mapy ma testować? Chłopi tak się stara. Sorki. Pamiętam na wcześniejszej wersji, to ten. Ładnie sobie grałem. I też nagrywałem odcinek chyba. Ale go nie wrzuciłem. Bo jechałem. Tak jak teraz jadę. Kurde, i od razu powietrze wyleciałem. Znaczy, normalnie była po prostu tak, jak to teraz widać. Ale jakby była droga ucięta. I wpadłem na dół i fruwałem, nie? Mówię, co jest? No i to był błąd właśnie, nie? Dobra, to trzeba zwolnić. Tam będziemy skręcać. Żeby się nie pozabijać. No, to są te właśnie na początku wjazdy i wyjazdy. Pamiętam. Ten znak tutaj, ustąp pierwszeństwa, to zawsze był skasowany. Stój. A stanął, ale na lakier to było. Że tak powiem. No co mi, chłopie, wymuszasz? No jak to tak? Tak chwaliłem, a teraz co? Wjeżdżamy do miasta. Tu tramwaje fajnie jeżdżą. Fajnie to jest porobione. W tych miastach, powiem wam. No. Nie zamknij się. Kurde, rowerzysta jedzie. Dalej mi stąd, z tą panią. Tak blisko jest, nie stać, proszę. Dobra, szefie. Mamy zielone. No, mieliśmy.
Dabas i Budapeszt. Jedziemy na Dabas. Ja tu pamiętam kiedyś, jest taka komenda na spowolnienie czasu realnego. Ja się staram zawsze to włączyć w tym podstawce, nie? Bo ruch uliczny, znaczy świat, cały gra świata jest za szybko. ETS to powinien zmienić, ale do tej pory jeszcze nie zmienił. To zawsze pamiętam Adrian z Wolnego Kanału to tą komendę wpisywał przed rozpoczęciem właśnie gameplayu, nie? Ta komenda się nazywa Warp. I on zawsze ustawiał 0.8, nie? Bo chyba normalnie jest 1.0. A 1.8 to jest realnie, że tak po prostu ciężarówką jedziemy, że jest ten świat spowolniony. Cały, nie? Że tak jedziemy ciężarówką, jak w realu się poruszamy, nie? Ale tutaj to właśnie ja sobie wpisałem 0.8 i stałem na skrzyżowaniu na światłach, na sygnalizacji, miałem czerwone i sobie wpisałem tą komendę. No i kurde, zielone jest. Ja gaz, a on nic. I patrzę, że zielony jest, nie? I wszyscy, cały ruch uliczny stoi. Stoi w miejscu, nie? No i ta komenda nie działała, no bo tu jest właśnie... Ta mapa jest 1:1. I ten warp cały nie działał, nie? Warp. Nie warp, tylko warp. I ta komenda nie działała, bo ten cały świat stanął w miejscu normalnie. Nic nie jechało, nic się nie ruszało. Tylko, no, wszystko działało. Sygnalizacja się przełączała normalnie, ale żadne samochody, nic, wszystko, piesi, tam jak takie gesty mieli tam rękoma czy coś, nie? To zamarli w ruchu, nie? Jakby normalnie kukły, nie? Nic się nie działo. Wszystko stanęło w miejscu. Ja mówię, co jest grane? No i potem skasowałem to, już mogłem dalej jechać, nie? I zajarzyłem, że tutaj nie można tego używać, nie? 0.8. Że tu jest elegancko to zrobione, nie? Co to jest tu? No, powiem wam, dziś się fajnie jedzie tu. Mi? Nie ma jakichś... udziwnień. Na razie, odpukać. No, znów zakręt 90 stopni. Trochę mam tą mapkę objeżdżoną, już wam powiem. A, chłopcy radarowcy. Aha. Ja i tak mam mandaty wyłączone, bo to jest kpina. Są dawno to wyłączone. Bo ten ruch uliczny na przykład w ciebie walnie, a ty płacisz za to, nie? Proszę, pod parasolami sobie piwko piją, a ja muszę jechać. Kurczę, blaszka. Następny rowerzysta. Jeszcze na...
Jeszcze na zakręcie. Co za chłop! Patrz, gdzie on czmyknął. Jaki kolo. O, widzicie? Następny. Fajnie zielono, podoba mi się tu. Co chwilę jakieś tam budynki oddali czy coś. Nie ma tak pusto. No i wiadomo, tam gdzie jest na przykład tak jak tu, to się może zdarzyć, nie, że trawa wychodzi z asfaltu, nie? Ale tak właśnie w miejscowościach, tam gdzie właśnie przejeżdżaliśmy, w miastach czy coś, to tak nie ma tych krzaczorów takich, nie? To bardziej jest tak właśnie już tutaj gdzieś dalej, nie? Od miast, co się zdarza, nie? No, mamy 19 km. Jakieś jeziorko. No, także dzisiaj nie jedziemy autostradką. O, tu są krzaczory. O kurde, przycięło mi coś. Może ładowanie mapy. Może niby taki zakręt, widzicie, musiałem zahamować. Ale tu jeszcze się nie wykrzaczyłem nigdzie. Na razie, odpukać. Tu panie arbuzy sprzedają. Kto chętny? Dobra, dobra. Okej. Indeka. Kurde, niepotrzebny, nie? Sorry. Mój błąd.
Ale powiem wam, że dzisiaj tak w miarę to prosto mam drogę. Akurat trafiłem na taki frak, nie? Fajny. Że tak prosto, o tak to... Niektóre drogi są, no to chwilę, z miasta do miasta. Kawałek prosty i już skręcam w miasto, do jakiegoś miasta nowego, nie? Dobra, dobra. Kurde, a to dobra, dobra. Od Jankusa go oglądam nieraz live. Mówi dobra, dobra. Tak od niego już. I co to ma być? Ja mam ten dieta? No raczej. Tor przeszkód. Pachołki stoją? Stoją. Dobra, udało się. No i to są takie właśnie niespodzianki drogowe, nie? Że niby slalom to. Ciekawe, czy się włączą te polarne wycieraczki. Bo ostatnio, jak wchodzę do gry, po jakimś długim czasie, do ETS-a, po pierwszy raz ja je muszę włączyć sam, jak deszcz pada. Zacznie padać. Albo ja je mam tu ustawione na tym profilu, że automatyczne. Zobaczymy, czy się włączą. Bo ja mam z przodu tą blendę taką na szybę. I ona jest taka szeroka, to może co? Co nie widzą? Czujniki, czy co? O, tu są krzaczory dopiero. No raczej się nie włączą, bo ja nie mam chyba ustawione tu na automaty. Może za słabo pada? To my włączymy. Sześć kilosów. To prawie w domu. Że tak powiem, żniwował kombajn i zobaczcie, tu żniwują i jest taki efekt tego kurzu, nie, czy coś, i zobaczcie, i gra idzie płynnie, a w podstawce, jak na przykład jest wypadek i coś się tam hajcuje, na przykład jest kurz, że się pali coś, to normalnie aż lagi są, nie, jak przejeżdżacie przez to miejsce, tam optymalizacja zawsze siada, nie, a tu nic. Już widzę punkcik. No to taki letni deszcz. Ciekawe, jak tam będzie baza do parkowania. Ja jestem ciekaw. Bo niektóre, wam mówię, są takie kurde fikuśne, że masakra, nie? Nawalone, tam ma jakiś rur, pierdołów, samochody jakieś tam stoją. Fajnie ten asfalt, nie? Się świeci. Że niby mokry jest, nie?
Stefan, otwieraj ta furtka. Parasol se weź, albo się ubierz, chłopie. Nie widzisz, że pada? Dziadek, ja nie z cukru. No i gdzie jest ten? I patrzcie, gdzie jest ten, nie? Tutaj. Po prawo. Jak ja mam tu wymanewrować? Tam, do przodu jakoś. Cwaniaczki. O, mówię, jakieś beczki, pierdoły, palety. Ale to jest wszystko ustawione cwanie. To jest wszystko do ogarnięcia, że tak powiem. Dobra. Teraz magiczny przycisk ja muszę nadusić. Okno. Otworzyć. I czaszkę wychylić. Kurde. Ale mam kask tu. Gdzie jest ten kask? O. Kask sobie ubiorę. I kurde, co w ten? Teraz mogę wyjść. No. Dobra, jadzi mi. Jaki mongoł ze mnie. Wy to widzicie? Odwrotnie. A to tam z tyłu na jakieś wymanewruje. Ale ze mnie mongoł. Oh my god. Oj tam. Ja widziałem, że to jest, ale ja nie przypatrzałem się, gdzie jest przód, a gdzie jest tył. No proszę. Brawo ty. Czekajcie, muszę sobie aż zaklaskać. No właśnie, brawo ja. Dobrze, tu tak można, nie? Jechać sobie. Ty tam, Stefan, uważaj, co bym cię w te drzwi tam nie wpakował. Dobra, to by było. A! Teraz tu. Ale tu, panie, teraz się będę łamać musiał. Już przydzwoniłem w coś. Tak to nie może być. Tak tego nie wykręcę, tak. No i coś narobił. Urwałeś kurze złote jaja, jeszcze w sup przyfanzolił. Poza chłop. Nie, no tak to nie będę tu robił. Tak ja nie mogę, no patrzcie, gdzie jest to. Ale ze mnie matą. Nie tak, to tak.
Dobra, styka. Żeby mi to było przedostatni raz. Na drugi raz, jak nie wiesz, dziadek, to wyjdź. Kamerą zero. I po zawodach. Jak przyjechałem, to nie. Dobra. Także. Jeszcze okno zamknę. Kurde. Dobra. Dobra, dobra. No doskonale, no rzecz jasna. Okidoki. Dobra, pany. To by było na tyle. Widzicie, mam 6, ale tu to nie działa, wiadomo. Jeszcze 4 muszę je obczaić, nie? No. Także mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, to prosimy łapkę w górę. No i cóż, do następnego. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Oczywiście zdrówka. I żółwik w waszą stronę. Pozdrawiam, dziadek Marek. Cześć.